Amfetamina ekstazji marihuana. Takie substancje w ostatnim czasie najczęściej konfiskuje policja, nie dopuszczając do wprowadzenia ich na lokalny, nielegalny rynek. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy policja przechwyciła ponad kilogram amfetaminy. W ostatnich dniach wakacji w ręce funkcjonariuszy wpadł Dawid K. Diler miał przy sobie ponad 60 gramów marihuany i ponad 300 gramów amfetaminy. Zatrzymano go na ulicy. Towar oczywiście skonfiskowano, a handlarz w czeka na zakończenie. Śledztwa i proces. Taki los nie odstrasza innych handlarzy. Kilka dni temu policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca suwał, którego od jakiegoś czasu podejrzewano o dilerkę. Wkroczyli do pomieszczeń użytkowanych przez młodego mężczyznę i ich podejrzenia znalazły potwierdzenie. Kryminalni ujawnili w nich ponad 900 gramów amfetaminy. Prócz niej znaleziono ponad 40 gramów suszu roślinnego. Okazało się, że jest to marihuana, i łącznie po

Innej substancji w postaci tabletek. Badanie narkotestem wykazało, że to ekstazji. Niespełna 30-letni Subałczanin trafił do aresztu, usłyszał już zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, oczekując na zakończenie postępowania i akt oskarżenia. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu nawet 10 lat więzienia. Takie działania policji i wymiaru sprawiedliwości nie odstraszają jednak handlarzy śmiercią. W miniony piątek doszło do Kolejnego zatrzymania. Tym razem u 38-latka znaleziono kilkadziesiąt tabletek ekstazji.